Witajcie, z tej strony Odkrywca Adrik, to jest właśnie kolejny odcinek z serii Geese Tactics. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy misję na celu właśnie tam wysadzenia, jakby to powiedzieć, zaopatrzenia Ukona. Czyli co ciekawe, on zbiera właśnie tą emulsję i prawdopodobnie właśnie do jego eksperymentów, aby powstawały te różne monstra. A czy tak faktycznie jest? To też zobaczymy w dalszych właśnie przygodach. I tak się zastanawiałem nad misją, którą weźmiemy, bo tutaj niby dwie jednostki mogę wziąć. A w tym przypadku mogę wziąć tylko jedną jednostkę, czyli jakby troszeczkę bardziej trudniejsza jest misja. Tutaj jakby max jedna. Czyli że co, ja nie mogę wziąć... Tak, nie mogę wziąć ogólnie tutaj supporta, czyli nie mogę wziąć medyka. Takie są wymagania misji. Dodatkowo jeszcze jest jedna modyfikacja w tej misji, a mianowicie nasze jednostki mają zwiększone obrażenia. Także to może być bardzo ciekawe, bo my zadajemy większe obrażenie, nie wróg, tylko my. I musimy ukończyć misję w ciągu 15 tur. Czy nam to wyjdzie? Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie lubię robić takie misje na czas. Wolę jakby tak troszeczkę na spokojnie to przerabiać. Ale tak, idealna klasa dla mnie to będzie Seed Red Bull. Dlaczego? Bo on też się leczy po każdej turze. A bez medyka to raczej to mu się bardzo się przyda. Oj, to bardzo się mu się przyda. No i oczywiście rzecz jasna, że Jack ze nami będzie nam towarzyszył i może w końcu dobije kolejnego poziomu, bo fajnie byłoby odblokować tą umiejętność, aby jakby tutaj powiedzieć tutaj no kurde, słowo jakby respić, no dobra, już przyszło mi słowo respić granatnik. Oprócz granatnika to jeszcze taki jest tutaj łuk, który jest bardzo potężną bronią, ale tutaj potrzebujemy jakby te dwa punkty umiejętności tutaj. Pójdzie kolejne dwa punkty, mogą pójść w to miejsce. A pójdzie jeden punkt umiejętności, na przykład lepszy speed dla Jacka. Czyli będzie jeszcze dalej chodził. I coś tutaj z tych weźmiemy, no ale dobra. Skupmy się na odcinku, bo czas idzie. I ta misja polega na tym, aby uratować właśnie żołnierzy. Czyli potencjalni nowi rekruci. Ale to się zobaczy, że będą opłacani. The Locusts are holding prisoners nearby. We're not gonna let that stand. Break them out of the torture pods and get them back safe. Nasze zdrowie, ja teraz popijam kawę. No, no to zaczynamy. Czyli tak to się prezentuje. Pierwsza ważna sprawa to planuję to tak zrobić, a mianowicie, że Seed Red Bull pójdzie tutaj, czyli po tego snajpera, a może Jack pójdzie na spokojnie i weźmie scouta, czyli tutaj mamy zwiadowcę. I razem z nimi później się połączymy się tutaj i razem uciekniemy. Myślę, że to tak będzie najlepszy pomysł, a przy okazji Jack jeszcze tak, na dokładkę on zbierze tą jedną skrzynkę tutaj po drodze. Więc myślę, że tak to zaplanujemy, bo ta skrzynka, gdzie tutaj jest, to nie wiem, czy nam się uda. Może by się udało, ale czy ten zwiadowca by dałby radę bez wsparcia Jacka? No właśnie, to też trzeba wziąć pod uwagę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia bitwy, tak? Czyli po pierwsze, Seed Red Bull idzie tutaj. Druga sprawa, Jack idzie tam. Czyli już weźmie kamuflaż i płyń tam. Płyń, a raczej leć. Ok, mam pierwszych przeciwników. Zwykli soldaci, więc to nic takiego groźnego. Idziemy teraz tutaj. A, kolejna sprawa dla was. Dlaczego wczoraj nie było odcinka? A mianowicie ja dość późno wróciłem do domu i już byłem na tyle i to bardzo byłem zmęczony.
Już nie damy jakby fizycznie nagrać odcinka, dlatego dopiero teraz pojawia się ten odcinek. Ale to chyba sami zrozumiecie, bo ja zacząłem studia i z tymi godzinami to też będzie tak różnie, tak? Także mam nadzieję, że nie jesteście na to źli, że nie pojawi się odcinek. No, to także taka informacja ode mnie. A teraz już wracamy do naszej rozgrywki. Tak? Powiedz im, papa. A, troszkę ich przytulisz, no dobra. Tutaj będą wrogowie na pewno. A sam tam nawet. Nie no, to jest dość potężna umiejętność, że może co tu da tak naprawdę być niewidzialny. Jest to bardzo potężna umiejętność. A czekajcie, a to jest snajper? To jest snajper. I to też jest snajper. Jak to teraz zaplanować? Dobra, może dam radę? No właśnie, dam radę na spokojnie. Okej, snajper zdjęty. Szansa 81%, może nam się uda. Nawet 70% szans na krytykę. O! Wiecie co? To jest teraz idealne, aby zrobić taką podmiankę, ale to zaraz. Ja to może od razu przygotuję tutaj wystrzał. Albo wiecie co? Jak tutaj Jabu? Jack chyba już nie może. O, to ja mam lepszy pomysł. Mianowicie, że jak Jack uratuje tego tutaj żołnierza, czyli go uwolni, to wtedy ja z Seedem zrobię egzekucję, to dzięki temu zwiadowca zyska kolejny punkt ruchu i dzięki temu będzie miał większe szanse, aby ich wykończyć tutaj. Dlatego mogę na chwilę obecną zrobić wartę. Kuki? Okej. 11 tur do końca. Okej, nie zmarnuję wszystkich punktów umiejętności, czyli może jeszcze Jack się ukryje. Dzień dobry. Dobra, to teraz tak. Teraz ja mogę zrobić to. Mogę czy nie mogę? Okej, mapa mi przeszkadzała. I przy okazji jeszcze Seated będę dostał regeneracji za zrobienie egzekucji. I właśnie to co mówiłem. Te nasze jednostki dostały jakby punkt ruchu. A może da się przyda? Kosztem zdrowia. Pięknie. Jego... Ja nie chcę ryzykować. Dlatego granat użyję. Teraz do bezpieczeństwa. Właśnie nie wiem czasami jak tutaj przenieść tą kamerę. A dobra, już wiem.
Czasami to takie troszeczkę wkurzające jest, bo chciałbym, aby Jack będzie się skupił się nad jednostką, która jest najbliżej. No bo może wykorzystam ten bóg bez kamuflażu. Teraz spróbujemy jeszcze tamtą skrzynkę wziąć. A właśnie, a propos granatu. Czyli tak to się uśmiecha. Ale też mamy jeszcze jedną szansę inaczej to rozegrać. Mianowicie ta jednostka jeszcze posiada przecież kamuflaż. No właśnie. Aha, dupek. Raczej wątpię, aby tam aż nas dotknęli, żeby mieli aż taki duży zasięg na nas. No, a przy okazji jeszcze to zbiorę. Teraz się ukryję. A, i tutaj nie ma przejścia, czyli muszę i tak tędy wrócić. No to dobra, to wracamy. I kolejna sprawa, bo oni tutaj są. No, może najpierw jego wyminujemy. Okej, udało się. I może ten snajper coś zdejmie. Nie, nie jego, nie Sida. Uzaj. Precyzyjny strzał kosztuje aż 2 punkty ruchu. Tutaj może zrobimy jednak bagnet. Chyba nie jest tak źle. Ale tutaj już się robi gorzej. Bez lekarzy. Właśnie. Kwestia teraz berserkerów będzie tutaj. Da się tutaj przejść jakoś? Nie, to jest jedyne przejście. Chociaż... Ale ten dupek ma przecież walkę. A zróbmy to tak. Opłaciłeś mi się to nawet. A to z prostej rzeczy, że malutkie obrażenia dostał. Bardzo małe. Bo jeszcze tutaj była osłona, więc większość strzałów poszło właśnie w tą osłonę. Sej, trafisz go? Eliminacja. Czy może jeszcze więcej akcji? Ale kosztem zdrowia to jest przecież. A pistolet? Chyba 94% szans, więc raczej go trafię. Okej, udało się. Jack, bo ty... Może będziesz troszeczkę jakby taką przynętą i oni przyjdą do ciebie. Wątpię, ale można spróbować.
O, o to właśnie mi się rozchodziło. O to mi się rozchodziło. Nie ma tutaj przejścia. Jest tam przejście, to jest za daleko już ze mnie. A może się uda nawet zrobić to w 8 tur? Tak zrobiłem przeładowanie. Scanning now. Nie! Czego nie trafiłeś? O mój Boże, on jeszcze żyje. Chociaż to dała, tutaj się udało. Sid! Co tam? No chyba mnie coś strzeli zaraz, na tak blisko nie trafiasz. A Sid też ma przewalone. Chyba, że Jack... Aha. Jaka szansa jest tutaj? Czy go zabiję? Tak. No bo teraz zobaczymy, co się tutaj stanie. Okej, to może to uratował Sida dzięki temu. A to musiało uratować go. Jeszcze to zrobię to tak. Wiecie co? Ogólnie mamy tutaj bardzo dobrego zwiadowcę, więc ja go na pewno konsekutuję. Jest bardzo dobry. I może jeszcze on tak pomoże tutaj. O, i o to mi się rozchodzi. Współpraca. To wracamy. No, nawet się wyrobimy się. Tutaj już jest nasz transporter. Ma się to trochę to dziwne. Opuszczamy transporter i nie może na przykład tutaj żołnierz nas osłaniać, kiedy my się wycofujemy, a to z prostego powodu, bo mamy tutaj na przykład działko. I mógłby tak tutaj ostrzeliwać, kiedy my się wycofujemy. No ale to tylko taki drobny szczegół. Mam nadzieję, że się nikt nie zespił. Ale chyba nie. Chyba będziemy mieli spokój. No i się udało, nawet w ciągu tych 15 tur. A jeszcze mieliśmy 5 tur. Laser scope.
I to chyba jest do snajperki. Plus 65 obrażeń. Kosztem krytyków. Ale wiecie co? To nie jest nawet złe. A może by nawet to wziął. Na spokojnie. A ten snajper, co do tego mamy... Tak chyba nie wezmę, bo nie potrzebujemy kolejnego snajpera, ale tego zwiadowcę, który tutaj mamy... No kurde, no proszę bardzo, trzeba go wziąć. Ma bardzo dobre też punkty umiejętności. A czy Sid albo Jack? O, w końcu Jack zyska nowy poziom. Bardzo mnie to cieszy. I w sumie na to liczyłem. A i nawet jest na trzecim poziomie. A to jest snajper, ale dobra, nie będę go brał. Ale jego to oczywiście tak. Jego to wezmę. Dlaczego? Dlatego tak, rekrutacja. I tutaj jesteś. I tak, Jack ma punkt umiejętności do rozdysponowania. Czyli tak jak mówimy, idziemy potem granatnik. Czyli jeden punkt tutaj. Czyli możemy jakby zwiększyć tutaj obrażenia pistoletów o 15% na przykład celność i plus 50% do obrażeń. Nawet dość potężne to jest. I bierzemy granatnik jeszcze. Pięknie. No właśnie, Mikael ma nowe ulepszenie. To jest ze snajperki. Będziemy mieli tylko 12% szans na to, że zadamy krytyka, no ale mieć plus 65 punktów obrażeń i dzięki temu ma 330, no to jest dość sporo. Dobrze. Tutaj to mamy takie podstawowe rzeczy. I jeszcze tak, on. O, patrzcie, on ma nawet hełm. Podstawowy, ten podspolity, ale ma jednak. Już zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest ten onyksowy. Jak się nie obrazisz, ja ci to zdajemy. I założę komuś innemu. Jeszcze zobaczmy, co ty tutaj masz w ogóle. Masz deltę. 50% szans na to, że ty przeładujesz. Wow. No to jest nawet dobra umiejętność, bardzo dobra. Plus do tego zwiększone HP. I masz jeszcze buty. Plus 5% do obrony. I jeszcze umiejętność chwała. A, okej. Na tym polega, to chyba już któraś z naszych postaci to posiada. A, i to jeszcze masz to. Czyli plus 3% do celności. Oho, wiecie co oznacza? Tutaj będzie boss. Tutaj już będzie właśnie boss pierwszy. I będziemy mieli legendarne ulepszenie, jak ukończymy misję. Jeszcze ją ukończymy. Bo to ja ogólnie pierwszy raz grałem na tym poziomie trudności. Niby na razie dobrze nam idzie, ale... Zobaczymy jak pójdzie z bossem, bo to już nie są przelewki. Wracając do otwarcia skrzynek. O, patrzcie, mamy kolejny hełm. Onyxowy. I mamy chyba, to jest do działka, czyli plus 30 do obrażeń. Mamy jeszcze pancerz kadeta, a już ten lepszy, czyli już daje bonusy. I jeszcze mamy precyzyjny scope. To znaczy precyzyjny celownik. Plus 7% do to znaczy do celności. Okej, to sprawdzamy. Gabe jest on głównie skupiony bardziej na leczeniu, dlatego ma tą diagnozę. I może tak niech to zostanie przy tym. Ale tak, założę ci hełm pierwszy. Czyli to działa tak, że będziemy mieli o 20% zwiększone obrażenia krytyczne. Okej. No to Gabe DS już ma prawie cały onyksowy pancerz oprócz butów. Tutaj jest ten stabilizator, czyli... Aha, jak jesteśmy za osłoną, to mamy zwiększoną celność. To może ktoś z oddziałka? A, jeszcze Seed Red Bull, bo on też ma dość duże szanse na krytykę. A, jeszcze sobie tutaj zmieniam na to. Jeszcze tak pokoruję.
Mikael, no to chyba nie dostanie takiego hełmu, a to dlatego, że i tak mam bardzo małe szanse na krytyka, zwłaszcza po tych ulepszeniach. O, Taylor, no właśnie. A, ty ogólnie masz ulepszenie do obrażeń, czyli będziesz miał jeszcze większe obrażenia. 345. No to bardzo fajnie. A może on dostanie? A jeszcze tak zobaczę skillę. A, umiejętności głównie poszły tutaj. Bo ja troszeczkę jeszcze poszedłem w tym kierunku. Podwójny strzał, czyli tam, gdzie też planowałem. No dobra. Proszę się to pomyśli, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. Oraz jeszcze, jeśli dziś się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także z tej strony był odkrywca Radich i co, widzimy się w następnych materiałach z tej serii, także do zobaczenia, cześć.